Popatrz na oś liczbową i odpowiedz, które stwierdzenia są prawdziwe. A. X odjąć minus x równa się minus x. Czyli zaczynamy od x, x jest w tym miejscu, zaczynamy od x i odejmujemy minus x. Odejmowanie ujemnej liczby to tak samo jak dodawanie liczby nieujemnej. Wylądujemy zatem po prawej stronie na 2x, a nie na minus x. Zapiszę, x odjąć minus x to jest tak naprawdę to samo co x dodać x. Z dwóch minusów robią się plusy. X dodać x to jest równe 2x, a nie minus x. Zatem odpowiedź A jest nieprawidłowa. 0 odjąć x równa się minus x. Tym razem zaczynamy od zera i odejmujemy x. Czyli odejmujemy x i lądujemy na minus x. Prawda, zaznaczam. C. 0 odjąć minus x równa się minus x. Czyli znowu zaczynamy od zera i odejmujemy liczbę ujemną. A to jest tak, jak powiedziałam wcześniej. Dwa minusy dadzą nam plus, zatem to będzie 0 dodać x. 0 dodać x to jest równe x, a nie minus x. Zatem ta odpowiedź jest błędna. I ostatni przykład. 0 dodać minus x równa się minus x. Popatrzmy, zaczynamy od zera i dodajemy liczbę ujemną. Czyli dodajemy minus x, lądujemy na minus x. To jest prawidłowe. Lewą część równania możesz również zapisać jako 0 odjąć x, a to jest równe minus x.